Michał Nowak, zapraszam na sport. Ceratena Czarni Radom rozegrają 12 sparingów w okresie przygotowawczym przed sezonem 2021-22 plus ligi. Pierwszy z nich już w czwartek 26 sierpnia z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Pojedynki sparingowe radomianie rozpoczną starciem z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Mecz ten rozegrany zostanie w czwartek 26 sierpnia o godzinie 18 w hali Mosiru w Radomiu i będzie otwarty dla kibiców. Dzień później podopieczni Jakuba Bednaruka pojadą do stolicy na mecz z Projektem Warszawa. W czwartek 2 września Ceratenea Czarni Radom pojadą na sparing do Rzeszowa, gdzie zmierzą się z tamtejszą Asekoresowią. Dwa kolejne dni, czyli 3 i 4 września, wojskowi spędzą w Lublinie i wezmą udział w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Lublin. Tam pierwszego dnia zagrają z Projektem Warszawa, a drugiego, zależnie od wyniku z wygranym lub przegranym meczu Luk Politechnika Lublin - Ślepsk Malów Suwałki. W dniach 10 i 11 września Ceratenea Czarni będą gospodarzem turnieju Partnerstwa Regionalnego w Kozienicach. Oprócz nich w zmaganiach wezmą udział Indykpol AZS Olsztyn, Luk Politechnika Lublin oraz ukraiński Barkom Karzany Lwów. Natomiast w środę 15 września radomianie zagrają z prowadzoną przez Daniela Plińskiego reprezentacją Polski do lat 21. Mecz ten rozegrany zostanie w hali przy Narutowicza 9 w Radomiu. Sparingowe granie wojskowi zakończą dwumeczem ze Ślepskiem Malów w Suwałkach. Te pojedynki zaplanowane są na 25 i 26 września. Sezon 2021-22 w Plus Lidze radomianie rozpoczną 2 października od meczu z Projektem Warszawa. 35-letni Tomasz Jasik został trenerem trzecioligowej Broni Radom. Zastąpił na stanowisku Artura Kupca. Zarząd Broni Radom postanowił pożegnać się z dotychczasowym szkoleniowcem Arturem Kupcem. Powód to niezadowalające wyniki zespołu, który po 4 kolejkach sezonu 2021-22 trzeciej ligi plasuje się w strefie spadkowej. Następcą Kupca został 35-letni Tomasz Jasik, który przez ostatnie 6 lat pracował w Motorze Lublin. Najpierw jako trener juniorów starszych, a następnie jako asystent w zespole seniorów. Wcześniej pracował w drużynach seniorskich Stali Kraśnik czy Stali Poniatowa. Jako zawodnik występował natomiast m.in. w Awi Świdnik i Opolaninie Opole Lubelskie. Jasik to nowa osoba w radomskiej broni, ale też w regionie. Wiem, że to jest taki powiedzmy trzecioligowy zespół, który ma aspiracje na coś więcej. I te aspiracje prezes przedstawił. Chcielibyśmy, żeby te aspiracje w ciągu najbliższych powiedzmy 2 lat się spełniły i chcielibyśmy, żeby ten klub był wyżej, żeby był lepiej odbierany, lepiej zorganizowany. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim poprzez wyniki sportowe było tutaj lepiej pod innymi względami. Nowy szkoleniowiec na ławce broni zadebiutuje już w najbliższy piątek w derbach regionu z Pilicą Białobrzegi. Na pewno po 3 porażkach w drużynie jest złość. W każdej drużynie po 3 porażkach jest takie wewnętrzna mobilizacja i dodatkowo ten smacz, o którym pan powiedział, to derby tutaj można powiedzieć regionu, więc myślę, że drużyna podejdzie naprawdę w 100%, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Ja postaram się w 100% przygotować, jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne, mentalne i motoryczne i zrobimy wszystko, żeby 3 punkty zostały w Radomiu. Najbliższy rywal broni, czyli wspomniana już Pilica, zajmuje wysokie 3. miejsce w tabeli trzeciej ligi. Broń natomiast jest 3. od końca. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.